Witam wszystkich, z tej strony Czaberdach. Będziemy grali w Might and Magic Legacy 10. O, choroba. I na dzień dobry przywitało nas zgaszenie światła. Okej. Przeżyliśmy tą epicką bitwę. Great. Enemies to kill. Gdzie? O, tu jeszcze się jakiś zapodział. No to chodź, bratku. Tutaj, tak? Zobaczymy, co ty zrobisz, z której strony podejdziesz. Tu. Kapitan Straży Elita. On już nie powinien nam sprawić zbyt wielkiego kłopotu. Brygantyna. Uszkodzona, nie nieszczęście. No nic. Co my możemy zrobić? Na pewno możemy mu osłabić pancerz, ale żeby to zrobić, uderzyć go. O, nie trafiło. Blok. Dobra, weszło. O. Aj, czemu to wszystko w niego nie trafia? Jeszcze raz. W końcu weszło. Ale ci zeszło zdrowia, stary. No ładnie, to tyle, jeżeli chodzi o walkę z tym gościem. I zobaczmy, co się kryje w tym tajemniczym korytarzu, tak pilnie strzyżonym przez tak mocną ekipę. Ancient ruins full of treasures, untouched for 5 centuries. My raider sense is tingling. Ciemnoczerwony płyn. Prawdopodobnie jest to moc. Więc może byśmy dodali moc dla Leifa. Doszliśmy do jakichś drzwi. Zobaczmy, co się za nimi kryje. Mamy jakiegoś jego mościa, Montbard. O, jest to ten hrabia, którego poszukiwaliśmy prawdopodobnie. Wy, jak znaleźliście to miejsce? Nieważne, niech Erlach mnie przeklnie, jeśli miałbym pozwolić bandzie zdrajców na zaprzepaszczenie tej operacji. Ciekawe, jakiej operacji? Jaką operację on ma na myśli? Wasi bezimienni panowie, nie wiem, o kim mówi, nie powstrzymali przed oczyszczeniem półwyspu. Gość widocznie ma jakąś misję do spełnienia, przynajmniej tak mu się wydaje. Prawdopodobnie mu skutecznie przeszkodzimy w jej wypełnieniu. Wróćcie do dziury, która was spodziła, demony, i ruszamy do boju. O, co on zrobił? Rzucił jakimś czarem paskudnym. A idź. I znowu. O, Rongo, że tak powiem, został bardzo poważnie poturbowany. Na Ronga. Bardzo ładnie, a resztą pić miksturki. Tutaj też jest prawie przy zgonie koleżanka. Też miksturkę wypijesz. Dobrze, i coś się teraz będzie działo? I teraz reszta się broni. Dobra, gość się pojawił. Zobaczmy, co on ma. Boss. Niewrażliwość na manipulację ciała i mózgu oraz na zatrucie również. I raz ogłuszenie. To niezbyt wesoło. O, spróbujmy mu zmniejszyć pancerzyk. Zblokował. Zblokował. W końcu mu weszło. I spróbujmy, jak działa na niego poszczególny czar. Chociaż najpierw ubrajmy się. Zblokowane. Dobrze. Bardzo miło. Ładnie, weszło. O, i zblokował. Niemiło. O, i teraz spróbujmy postraktować go tym czarem. Nie wiem, to mu zadało obrażeń. O, niezbyt wesoło. Zbroja. A resztę atakujemy.
niezbyt skutecznie. Kurde, znowu zbroję potrzebujemy. Szybko ta zbroja uchodzi. Włączmy regenerację. Ty się napij. Ogłuszona legeja. Po prostu cudownie. Dobrze, że regeneracja jest włączona. Uuu, ale i tak czy tak to musimy się napić. Aha, to... Kto jest to jest legeja. Już nie jest ogłuszona. A to dziwo. Więc pancerzyk. A reszta bije. Spróbujmy tym przeatakować. Pięknie. Weszło. Weszło. I weszło. Ups, ogłuszona. Ty. Zbroja. Wybijecie blok. Bierzemy. O, legeja również ogłuszona, czyli... Nie, nie ogłuszona. Dobra, nieważne, nie wiem co się dzieje. Dobrze. Sprowokowaliśmy go do zaatakowania krasnoluda. I pancerzyk. Ogłuszony. Czyli dwójka ogłuszonych. No pysznie po prostu. Nie trafiamy. Blok. Cholera jasna. Źle się dzieje. O kurde. Kto się obudził? Ty się obudziłaś. Regeneracja. Żyje nasza koleżanka. Więc zbroja. A ty atakujesz. No cholery jasnej, znowu ogłuszona. Źle, źle, bardzo źle. Przytomność straciła tak jakby. O, ciężko. Chyba będzie. Pijemy miksturkę. To był, pijemy, to był, pijemy miksturkę. Tutaj odzyskała troszkę zdrowia. Ty, regeneruj, ty, pij miksturkę. Okej, ściąga na niego swój gniew. Ty atakuj. Ogłuszono, oczywiście, pysznie po prostu. Bronimy się. Ty. Pij miksturkę. Ty po prostu bijesz. Okej, znowu. Będzie ciężki boss. Mikstur pójdzie naprawdę dużo. Regeneracja ciągle działa. Nic mu nie zadaliśmy. Wow, weszło w końcu. Znowu. Obrona. Chybienie. Nie potrzebujemy... damy regenerację. Ogłuszona, świetnie po prostu. Co tura trzeba używać zbroi? Niedobrze. Na szczęście już Leif powstał. Dobrze. Tak, Leif. Bij, blok, oberwał. I ty. Ciągle mamy zbroję. Bardzo dobrze. Dalej blok. Ciągle mamy zbroję. Na szczęście nic się nie stało. Więc bijemy. Troszkę powchodziło mu obrażeń. Niezbyt wesoło. Do cholery jasnej. Pijesz, bijecie. Dwa bloki.
zgasło światło. O nie. Dobra, powstała. Regeneruj. Reszta bije. Do cholery jasne. Jest. A więc... Otrzymaliśmy jakiś świątynny diadem, eliksiry dwa i za któreś zwane zdanie. I Mondbard do nas przemawia, krwawiąc obficie ze swoich ran, pada na kolana. Niemożliwe, jestem świętym wojownikiem Radha. Moją dłoń prowadzi światłość. Nie mogę umrzeć. Nie w ten sposób, gdy na moim półwyspie manoszą się demony i bezimienni. O czym ty mówisz, człowieku? Uważaj cię mnie za głupca, pomioty demonów. Imperatorowa została zastąpiona przez Sukuba. Zniszczy całe imperium, ten uzurpator. W Perth Mehron, w moim zamku, jest tylko marionetką w jej dłoniach, tak jak wy. No, dowiedzmy się, czy... O, niezły zakręt w fabule. A bezimienny, znam go, widzę go, był w mojej głowie od tak dawna. Teraz go rozpoznaję. Wydaje mu się, że może nas zwodzić. Ale ze mną mu się nie uda. Nie ze mną. Ciemność nie przetrwa. Przywróćmy chwałę Imperium. Jesteś obłąkany. Zadanie, ostatnie życzenie. Czy jestem wariatem? Kto jest wariatem? Światło? Światło pokaże mi prawdę. Ale wszystko spowija ciemność. Jest tak ciemno. Elradh. Ja. Jego obłąkany wyraz twarzy zaczyna znikać. Zupełnie jakby widział cię po raz pierwszy w życiu. Uważajcie. On jeszcze nie skończył. Znajdzie inne sposoby. Jego głos słabnie z każdym słowem. Błagam. O co? Znajdźcie moją córkę. Powiedzcie jej, jak bardzo mi przykro. Powiedzcie jej, o co chodzi? O, więc tak, rozwaliliśmy tego hrabiego. Chyba był albo opętany, albo obłąkany. Jedno z dwóch. Weszliśmy do jakiejś dziwnej... do jakiegoś dziwnego pomieszczenia. Znaleźliśmy... Ostatnie życzenie. Opis. Przed śmiercią upadły rycerz poprosił was, abyście znaleźli jego zaginioną córkę. Od was zależy, czy zechcecie wykonać jego ostatnie życzenie. Czytając pamiętnik, znaleźliście kilka przydatnych informacji o jego córce. Ma 30 kilka lat, a jako dziecko została porzucona przed kościołem Radha w księstwie Harta w krzaku Dzikiej Róży. Przeczytałem tą książkę, dzienniki tego barona i faktycznie albo był obłąkany, albo dzieje się tu coś naprawdę niedobrego z demonami i niejakimi bezimiennymi, ale co na ten temat sądzić, naprawdę nie wiem. Następny korytarz. I skrzynka. Fragment kamiennego dysku, to już drugi chyba. Sprawdźmy w takim razie te drzwi. Czyli teraz czas zbieractwa. Tak, miksturki na pewno się przydadzą. Świątynny pierścień. I kupa niezidentyfikowanych przedmiotów. Bardzo miło. Tak, też tak mi się wydaje. Nie no, wnętrza po prostu są cudownie wykonane. Poziom czwarty. To już jesteśmy na poziomie trzecim, poważnie? Aha, czyli tu mamy poziom czwarty, to mamy poziom trzeci. Ja bym najpierw poziom trzeci zbadał, a jeszcze wcześniej otworzyłbym jedne drzwi, które prawdopodobnie zostawiłem nieotworzone. Tylko nie pamiętam, gdzie one są. Tu.
Tak, tutaj są te drzwi. Dokładnie tu. Zbadam ten korytarzyk i wrócę do morskiej ostoi prawdopodobnie. Całkiem sporo rzeczy i złota naprawdę mnóstwo. Zidentyfikowałem te przedmioty i były nimi diadem z trójką wartości pancerza, więc naprawdę dobra osłona głowy, plus odporność na magię powietrza i biegłość w magii ognia. Mi się to całkowicie nie przyda. Bardziej by się to krasnoludowi przydało, ale on ma w hełmie, którym dodaje biegłość w władaniu toporem, więc zatrzymam to dla Legei oraz bransolety, które dają ochronę od magii ciemności plus 4 do ducha, więc bardzo zadowolony jestem. I był naszyjnik, który dodaje 4 odporność na magię i plus 4 do magii. Kusza, która zadaje tyle samo obrażeń co poprzednia, natomiast dodaje 11 obrażeń od magii ciemności i przy udanym ataku wszyscy wrogowie w grupie z celem otrzymują 7 punktów obrażeń od magii światła. Znakomicie. Czyli obszarowo też działająca kusza. I wracamy się do tych korytarzy ciemnych. Proszę, odkryłem na poziomie drugim w tym miejscu ukryte przejście. Mamy skrzyneczkę jakąś. Oh. Znakomicie. Niezidentyfikowany przedmiot. Również i tutaj znajdowało się tajemne przejście ze skrzyneczką, w której posiadamy złoto, miksturki, pierścionek i czar. Widzę, że poziom drugi obfituje w sekretne przejścia. Następne znajduje się tutaj. Znowu niezidentyfikowany przedmiot. Złoto, troszkę magii, zwojów i świątynny pierścień. Oj. Dotarliśmy na poziom trzeci i badajmy, co tutaj się kryje, co na nas czeka. Beczka. Na pewno będzie pająk. Pełna fioletowego płynu. Ciemność. Pewnie magia ciemności. Przeznaczenie. I coś idzie. Coś dużo ich idzie. Dobrze, więc czekamy na tych ktośów. Będzie chyba ciężka walka. Gdzie tu są te wszystkie moje... A, jeszcze mnie nie zauważyli, o dziwo. Dobrze. Dwóch się już zbliżyło. Wygłodniałe gule. A dwóch jeszcze... czeka. Na swoją kolejkę. Dobrze, zajmijmy się tym wygłodniałym gulem. Ja rzucę na siebie osłonę. Ładnie. Leif. Ładnie, weszło mu osłabienie pancerza. I trzepiemy. Dobrze, od razu mi zeszło, cały pancerz od razu mi zszedł. Po prostu cudownie. O, to będzie wesoła walka. Bardzo wesoła walka. Mocno dostał. Użyjmy iskier w takim razie. Zawsze to coś. I znowu, pancerz zszedł.
ty rzucasz regenerację w takim razie. Ty rzucasz pancerzyk. Aj, aj. Chybienie. O. Orzesz w dupę. Nie mamy regeneracji. Dobra. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Okej. Auć. Ty, pij miksturkę. Ty, rzucaj pancerzyk. Ty, bij. Pancerzyk. Chybienie. Ostatecznie. Auć. Auć. Będzie bardzo bolało. Okej. Znowu mamy trzech guli. Elita. Po prostu pysznie. Pi. Nie ma bata. Dobra, poblokowali trochę. Auć. To będzie bardzo kosztowna walka. O-o. I life mi tylko został, poważnie. Life zblokował, teraz wszystkie ataki idą na niego. Wow. Jakby to powiedzieć, trzeci poziom jest bardzo piekielny.